mają, tak? Tak. Kaszę. No, bo ci mówiłem, że wyjeżdża, no, no, sprzedaje to. I on opa cię już roku. Grzesio, za miodemśmy jeździli. Ale, ale psy były w nocy i jakoś nie poszło. To jest kolonia kumów, wiesz? Kolonia rozdziałów. Kolenda to osobno była. Tu boraki ma. Tu dobra ziemia była. Ale w tym roku, patrzcie, susza była, buraki małe, nie? Nie ma kiedyś takie duże. I wiesz, mołodu, ten ja jeździłem, jak zawiało mi kurę, wiesz, to jeździłem ten, nie dookoła i do kościoła tam dojechałem. Bo tu była sytuacja taka, że nie mogę było przyjechać. Patrzcie, ile buraków. To odbiło mi wszystko. Tylko za drobne, drobne. Drobne, tak. Drobne jak rzepa. Dobra? Aha, bardzo dobra. Na tarce sobie przetrzeć. No, no, no. I drogę. Posolić. Tak. A patrzcie, ile jest tutaj w górach. Parafialnego. Biskup zezwolił, kurię się zwróciła i też
jeszcze 10 hektarów. Na dzierżawie ludziom. No, no, no bo przecież sam nie będę bać się, czy ten krzyż. Ten krzyż jest chyba na Wolawce. To jest Wołoduty, a tam się skończył Wołoduty, to są Wolawce. Wioska Wolawce. To moja parafianka wyszła za mną. A ksiądz Karolinowa. Ksiądz Wyszła. Tak już do szkawa. Szajewskiego? Zaraz, zaraz. Właśnie. Tak jak pisze? To teraz chyba ten krzyż niedawno, nie? Postawiony. Sosna. Jaki? Drewno, sosna. Sosna, ta sosna. Pęknięty jest. To chyba ten. On dał chyba te. On dał taki górkę. Jeszcze wtedy, tylko jego właśnie zabezpieczyli wtedy, nie? Jak tam, który rok? Nie ma roku. Nie ma. Chyba Szajewskiego. Tak, bo on był trochę pęknięty. Jest z tyłu pęknięty. A nie pęka? Pęknięty jest praktycznie po całości. To on powinien być. Nie. Bo to powinna być dębina. To z sosny robi krzyż. Ale tam jest. Tam jest. To sosna, nie? To sosna. Ja mówiłem, że najpierw zabezpieczyć te dziury. No on mówił, że figurka jest, że te... To chyba ten krzyż. To można zadzwonić. Pana Jezusa. Jest Pana Jezusa przecież. Wizerunek. Bo on to zrobił. Jakaś farba. Brązowy. Na druga wioska, gdzie leżą te zwino pomordowane. Wiesz? Aha. Może ta, a tu może tu gdzieś nie, to ten pomnik? Ojej, lewie ksiądz. Musimy jechać na świecowanie i, no to, i paliwo. To tamtędy jeszcze też wyjedzie. I paliwo. To tamtędy by wyjechał. Krótsze. Krótsze? Abyśmy od razu wyjechali. No to szczary. Mogę cofnąć. Ale jedź już, jedź jak tędy to. Może to tędy na komu jedzie. A może cofnąć. Dobra, nie, jedź. Nie. Mogę cofnąć. Nie, nie, to już jedź. Ale a kiedyś zobaczymy może. Tam, bo tam jest taki z kamienia pomnik z Grzesiem. Tych partyzantów jest z winu, z zginęli. Ale tędy może być droga, nie? Tam jest droga i tędy droga. Tędy jest na kumu. Koło kościoła wyjdzie. To ksiądz wszystko zna. No bo jak ksiądz chodził tędy po kolędzie tyle razy. Ja jeździłem wtedy z Grzesiem. Na Orzechy tamśmy jeździli. Na Wolawce, tam jest wioska Wolawce. Dobra, to na asfaltu.
chociaż parę, nie? Żeby, nie, żeby woda w zimie nie leciała, bo nią rozsadza. A później pomalować. To rozumiesz? Nie pomyślę. Ale dobrze zrobili, że ta śruba na to trzyma. Trzyma ta porówka dobra. Nie będzie gniło. Że nie na ziemi go postawili. Właśnie, na ziemi to by szybko wiesz. Tam szukali na prawo taki krzyż jest z Kanady, facetka postawiła. Ale to chyba ten mi się zdaje. Co? Mi się zdaje, że to ten. A to z rurki, o, to metalowy to krzyż. To kaliczane, nie, to by prosto. Metalowy krzyż. Bo tam się jechało, na prawo, na końcu tej drogi jest krzyż ufundowany przez facetkę z Kanady. Krzyż. A tu ksiądz Bobuś chodził na spacery. Na pole, różaniec. A jaki Bobuś? Staszczak. Tak był proboszczem. Aha. On jest tam w Abramowicach, wiesz, w Abramowicach. Z Pajurkiem. A wiesz, że Pajurek awansował? Ale proboszczem został święty. Na miejscu Juraka. No ja wiem, nie wiem. Świętej rodziny. Nie wiem, a to się kręcił. Co? Patrz ile. Pomału, pomału. Indyczki, bierz. Za łeb i do bagażnika. No jedź. No. Jedź pomału. Ale uciekł. Ty jakby ktoś chciał, to by ukradł. Ale czy zabłądziły z podwórka? Może i tak. Może gody robią jakieś, nie? Ciepło. Zająca możesz odwiedzić, Grześka. Jakiego? Bo z Kraśnika w Łodzi stoi dwa razy, co byłeś. No. U Stefanka. A, w Kali skąd? Sam teraz jest. Tego nie ma przyjaciela. A co się z przyjacielem stało? Kum. No Kumów. Na prawo cmentarz. Kumów. A na lewo Łoś. Wioska. Ale patrz ile tu buraków ma. Bo kasy weźmie. Kilka tirów, no. Tutaj miał budować facet, tak jak wiesz, forsę wziął. Budować na takich niepełnosprawnych albo żadnych komandów, wiesz, i wchodził z pieniędzmi uciekł i to stoi. To kiedyś masarnia była. O, a co się stało? To tu? O, i zostało tak niedobudowane do końca. I też można to zagospodarować. A co się stało z tym, co to w Nowinach był dyrektorem, a teraz tam inny nastał? W Nowinach dyrektor DPS-u. Tu Łukasz na prawo zbierał, no i tutaj około tego. Ty? A nie mogliśmy znaleźć grobu. Tam cmentarz. Wie ksiądz tylko, jakiego my grobu żeśmy nie mogli znaleźć. Ksiądz wie, myśmy byli z Palestranty, nie, a, z Grzesiem. A, tego, no. Z Grzesiem byliśmy, jakiego... Oj, już nie ma czasu, no. Jak będziemy z powrotem. A spakowałeś sobie rzeczy, chociaż jedne rzeczy, chociaż sobie spakowałeś? To już jest spakowane. No, a jutro przyjedzie człowiek, a bałagan jak kulerem. No. Tu kościół, o, plebania, no. Tam mieszka wikary w organistówce. O. Tu gdzie bus się w świętej pamięci. Tam rynne ukradli, te z lewej strony założył. Plastikowy. Ocynkowany. To był kiedyś biskup, to miał 800 hektarów ziemi. No i tam to był młyn wodny. Pod ziemią kościoła. To był młyn wodny, ale no, tak.
jawy jakieś robią, nie? Tak. Przyjęcia mają. To ksiądz pewnie tu nieraz był. Szkoła, kochani, jest imieniem Piłsudskiego. Sztandar był. Ale bo pojedziemy. I tam, rozumiesz, jest taka sytuacja. Patrz, jak ładnie zrobili. To wszystko ze środków Unii Europejskiej. Dom spotkań, no. Dom spotkań. Tak. W Kumowie. No i tu jest Izba Pamięci taka też. A tu sklep. A mamy. No. Spożywczy. Do Sztanu 4 km. Dobra, dawaj, już nie, już widać tam, nie wiem. Gmina Zmudź Wita. Tak, parada jest na trzech gminach. Kamień, Zmudź, też Leśniowice. Łukasz może być tu kiedyś proboszczem, jakby się przerzucił. Oj, najpierw niech on zostanie. Na Ukrainie parę lat będzie. Najpierw niech on zostanie. Czy oni by chcieli, jak mało, dużo... Mało, nie przyjeść. Jak tu dużo księży jest. Aj. Część wyjedzie. Tam będzie pracował i... Dziadował. I dziadował. Ale będzie jak dobrze jeszcze świecie, pójdzie, no. Zobaczy, wszędzie jak będą, będzie miał oczy dobre. A jak Ukraina wejdzie do Unii i wszystko się rozrusza, to będzie paniocha. Proszę księdza, mówią ludzie, żeby Ukraina do Unii weszła, to trzeba 100 lat też. O tu tarnina. O tu, o to. Tarnina, o. I owoce były. No, o są, widać. Jak my się kurde zmieścimy? No mało, mało. Nie. Tak tu jest tam dalej, jest jedzie, tylko mało. On trochę jedzie i ty. Nie.
jedziesz. Jedzie. My się zmieściliście, bo tu trawa jest. Trawa jest tutaj. To miejsce szersze jest. Jedzie, każe jechać. Dziękuję. No to powinno być zaznaczone jakieś łódki czy kije, nie? Bo w zimie to nie widać drogi, jak zawieje. No. Bo to z pola nie wie. Kopać kołek jakiś albo coś, nie? Nie, bo wytyczką przynajmniej zaznaczyć, czy drogę. Duże niestety jeżdżenia, chociaż ten jeździ w dzień raczej, ksiądz Wincenty. Ale niestety często trzeba jeździć w nocy, to trzeba mieć, nie ksiądz, i dobre oczy. A ja? Albo poprawić wnętrze oczy. Ale nie, ja dobrze, i w nocy też dobrze. Ale wiadomo, że w dzień lepiej. On tak raczej szybko nie jeździ. Nie, jeździ. On z tym, jak do Lublina się spieszył, to jechaliśmy, żeby odbić księdza, bo z Lublina do Białegostoku drugi ksiądz jechał, bo z Sokółki. No to jechał z przyczepą 140 od Piast do Lublina, leciał na tym, no, tym busem i z tą przyczepą, tylko że na pusto było. A to wie ksiądz, jaki to opór powietrza. 11 litrów mu pokazywało bez pary. Ale powiem ci, że teraz duże mandaty, to nie to płaci. No to ja mu mówiłem, że 80 wolno maksymalnie, ale on mówi, nie 100 tutaj wolno, ale się spieszył, żeby zdążyć. I za 5/4 byliśmy na dworcu, wsadziłem tamtego księdza w autobus i do Sokółki pojechał. Myśmy wyjechali naszego polskiego, ukraińskiego czasu, tośmy wyjechali za 15:07, czyli polskiego za 15:06. Paliwo na Ukrainie tańsze, dwa razy tańsze. Benzyna, gaz, ropa. Już masz tego. Ja wiem. Świat szucowacza u kuli.